No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No i ostatnio udało nam się zrobić... gdzie to jest? Miasto na klifie, zebraliśmy 400 szmaragdów, uratowaliśmy 3 smoki, zebraliśmy jajko. No i zobaczymy, co dzisiaj nas będzie tak naprawdę czekać. Dawno tak naprawdę nie siedziałem przed kompem. Też nic nie nagrywałem przez jakiś czas, ale to z powodu właśnie nocek. A dzisiaj zobaczymy, jak nam odcinek pójdzie, czy w miarę szybko, czy będziemy się bawić. Ostatnio ukończyliśmy tą tak jakby krainę, więc teraz będziemy się bawić. Zaraz zobaczymy, czy jest tu coś jeszcze wysuniętego, czy nie. Z tego co widzę, nic tu nie ma. Tu jest nasz baloniarz. Mam nadzieję, że nam pomoże powrócić do poprzedniej doliny. No a my schodzimy tutaj w dół. I dzisiaj udamy się do lodowej pieczary. Dobra, to wskakujemy. Standardowo pamiętajcie, jak odcinek wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, no i powiedzcie znajomym, rośnijmy w górę z tymi całymi subskrypcjami, nie? Bo od jakiegoś czasu naprawdę stoimy w miejscu, a jesteśmy na dość śmiesznej liczbie subskrypcji. Dobra. Wielka kraino, pokaż co masz do swojej... Oj, ten świat jest ogromny. Zobaczmy, 400 szafirów, 5 smoczków, 0 jajek. Czyli dzisiaj musimy się dość dobrze skupić, aby to nam wyszło. Dobra, najpierw standardowo tu na bok, a ty co? Ptaki lodowa, ognia się boi, oj, oj, oj. Aha, my nie możemy tu spaść na dół. Dobra, to i tak musimy wrócić tam, bo już widzę, że jakiś mobek w nas rzucał śnieżkami, ale nigdzie go tu nie widać. Jakiś czwany lis. Dobra. Mamy 20. Czy to będzie dość trudna do zebrania dolina? No powiem wam szczerze, że teraz już mapki są naprawdę ogromne. A nawet nie mamy jeszcze połowy gry, więc szczerze powiedziawszy się boję, jakie potem będą rozmiary tych mapek. Dobra, lecimy dalej. A tu jesteś, to ty we mnie rzucałeś. A tu nie toperek. Niech motyl, niech nasza ważka się naje. O, i mam już pierwszego smoczka. Dobrze. Chodź, smoczku. A jeszcze tych chcę najpierw. No. Ulryk. Drobna rada na przyszłość. Zanim zaczniesz szarżować na większych rywali, poczekaj aż podrośniesz do moich rozmiarów. Ty tam nie bój żaby, spokojnie. Tu nic nie ma z tego co widzę. Czyli okej, czy można powiedzieć, że na razie tam gdzie mogliśmy coś zebrać, mamy zebrane na 100%. Zobaczymy, czy będziemy musieli się cofać, czy nie. Dobra, to jest kolejne jakieś przejście. O, w okienku szmaragd. Szafir, przepraszam bardzo. Okej, tu są skrzyneczki, które mogę tylko dyńką rozbić. Cyk. Cyk, cyk. Zebrane, zebrane, zebrane. 70. Kurde, to będzie dla mnie zbyt proste, jeżeli się okaże, że naprawdę tu wszystko jest na wierzchu, ale na razie podążajmy tak, jak oni chcą, tak? Bo tam potem ewentualnie będziemy się cofać i szukać rozwiązania. Okej. Tu teraz do jakiejś jaskini wchodzimy. Tu. Prawie jak w Skyrimie. To jest typu. Okej, tu musimy wskoczyć na górę. A tu jest platforma. Okej. Dynka. Musimy tu przeskoczyć. Dynka, dynka. Dobra, już mamy 100. Nawet szybko to idzie. Dynka. O, i teraz tam jeszcze wskoczyć. Łatwy skok. A, i tu jest klucz. Czy już będziemy musieli się cofać specjalnie? Dobra, ale jeszcze ten nietoperek lata. Jak wiemy, w tych czasach nietoperze to nic dobrego. Dobra. I cygłóweczką. Todor. Psst, Spyro! Ma
masz przed sobą kilka dużych, opancerzonych gnorków. W takim stroju w lodowej jaskini poczują się jak na ślizgawce. Dobra, zbierzmy to. Tu jest nie, tu jest dalszy jakby ciąg tej krainy, a my musimy jeszcze tu. To mam jakoś zwalić, czy co? Rozumiem, że ja to muszę zebrać, tak? Aha, dobra, zdyńki muszę przyłożyć. Robiłem tak to delikatnie, żeby tam nie spaść. Dobra, czyli tu już też jest wszystko. Opancerzone gnorki. Czyli tak te mobki się nazywają, gnorki. I tak, bo nie zapomnę. Dobra, tu mamy zebrane. Tu możemy spokojnie. A tu co, zdyńki? Aha, najpierw musimy ich chyba wziąć i podpalić, a następnie potem zdyńki. No, ta jaskinia tak średnio. Chodź, bij się najpierw z nim. Mamy teraz tą skrzynkę rozbić. Jeszcze musimy pamiętać, żeby ten klucz znaleźć, nie? O. Co mi chcieli śnieżką zaatakować? Nie ma takiego bicia. Tu w dół? Dobra, tu w dół nie zeskoczymy. Musimy iść gdzieś dalej. Dobra, tutaj. Czy ci sięgnę? Nie, nie sięgnę cię. Możemy tutaj spaść w dół, ale czy tutaj na pewno nic nie ma? Okej, okay, zdyńki u ciebie nie działa. A chciałem tak zobaczyć, nie tak przetestować. O, mam jakąś statuetkę życia. Okej, okay, to też rozbiliśmy. Tu już mamy kolejnego smoczka. Tym razem Andor. Dziękuję za uwolnienie. O, cię naprodukował, żeby nam coś powiedzieć. Let's go dalej. Na ciebie ogień, cwaniaczku. Dobra. Tu chodźmy na razie na bok, żeby się cofnąć. Okej, okay, szafiry zebrane. Tu już jest pierwsza kolumna, którą będziemy musieli się dostać. Ale ja się i tak muszę tutaj rozejrzeć. Okej, okay, i my chyba byśmy musieli stamtąd skoczyć tutaj. To najbardziej logicznie brzmi, dlatego cofniemy się od razu. Aj, no prawie się udało. Tu była ta platforma, dobra. Żebyśmy nie spadli w dół zaraz przez własną głupotę. Tak, tu musieliśmy tu wskoczyć. Okej, okay, stąd do tej platformy tutaj. To nie powinien być trudny skok, chociaż znając życie, mam nadzieję, że nie zlamię. Aaaa, zlamiłem! Dobra. Fail. Ej, a my jesteśmy znowu tutaj, musimy teraz tam znowu wrócić. Ciekawe, czy nam zaliczyło te szafiry, czy nie, które zebraliśmy. Tutaj, 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 leć, leć, leć. Oha! Dobra, nietopery. Chodź ta. Czyli tam przeciwnicy też się znowu zrespili. Ach. A nie, tutaj się już nie zrespili. Okej, no to w takim razie zero problemów. Nie wiem, dlaczego tamtej się w takim razie zrespił. Dobra. Znowu tam przeskoczyć. A to jeszcze zrobimy dwa kółka tutaj specjalnie. Aha, szafir nam jeden się nie zaliczył. Okej, okay. I teraz tu zeskoczyć, znaczy przeskoczyć. I musimy wrócić jeszcze raz tam. Nie, tu przeciwnicy się nie respią, więc tylko tamten jednorazowo się zrespił.
Dobra, my przyspieszmy trochę tempo. O Jezus, żebyśmy tylko nie spadli. Ten Joy coś mi dzisiaj już odmawia posłuszeństwa. Więc spokojnie, już tam przejdziemy do tej skrzyneczki. No skacz, Spyro. Życia trochę. I hop. Dobra, i mamy naszą skrzynkę. Już nie wiedziałem ile, co mam zrobić, żeby to się otworzyło. Okej, mamy już połowę praktycznie dopiero tych szafirów. Jeszcze druga połowa nas czeka do zebrania, a kraina się już powoli kończy. Więc szczerze nie za ciekawie. Chociaż jeszcze jest tam duży obszar, teraz to dopiero nam się wielki obszar do eksploracji otwiera. Splondolelele. Mi się język pląta. Dobra, i tu... W tej stronie jeszcze nie byliśmy. Ale tu widzę, że jest naprawdę dużo tego. Cyk, cyk, zbieraj. Tu były dwie skrzyneczki. Tam już smoczek na nas czeka. Tu nic ukrytego nie widzę na razie. Więc dobra, możemy iść dalej. Szmonec. No co rzucasz? No ale tam widzę już. Tam jest jeszcze dalszy ciąg tej całej krainy. Na razie tu musimy skoczyć. Tu. Okej. Okay. Okej, na ciebie ogień i cyk. Ara. Tu jest kolejny do zebrania. No, oj, ty cwaniaku, ty. Nie ma takiego bicia, co ty sobie myślisz? Kolejne dwa i tu znowu nasz ulubieniec. Oj, teraz się boję, czy ja czasami za szybko poprzednich nie zwaliłem. Czy ja za nich dostanę punkty. Już wydaje mi się, że tam jak dziesiątka leciała z nich, no to znaczy, że już więcej nie mieli nic do zaoferowania. U góry nic nie ma. Dobra, tu jakaś kolejna platforma. Tak to trzeba lekko przywalić. Co, jeszcze ktoś o mnie rzuca? Kolejna. O, jest dyszka. No to ten mędziarz we mnie rzuca. Gdzie pchasz te łapy? I tutaj ktoś jeszcze, ten? Cały czas mamy atak ogniowy. O, gdzie uciekasz? Dobra, triat. Dostaliśmy jeszcze achievementa ze Steama, triathlon. Chyba dobrze przeczytałem, chyba. Nie jestem pewien w 100%. Dobra, nietoperek do spalenia. I tutaj zbieramy kolejne szafiry. Jeszcze jeden nietoperek. Dobra, co tutaj było? A, nasz ulubieniec. No przecież go trafiłem. Ten dał 5. Dobra, się modlę, żebyśmy na pewno wszystkie mieli zebrane. Gdzie rzucasz? Karmić naszą ważkę. Nasza ważka wraca do kolorów, który powinna mieć. O Jezus. Dobra, najpierw ratujmy naszego smoka. Tym razem Ragnar. Wydaje mi się, że parę nas się powtórzyło. Świetnie się spisałeś, Spyro. Niektóre smoki twierdziły, że nie jesteś gotowy, ale wiedziałem, że się mylą. Pewnie, że jestem gotów. Ale na co? Dobra, już mamy 30 tych całych smoczków uratowanych. Tutaj już byliśmy. Czas, żeśmy tutaj przeszli. Okej, okay. Tu już jeden pan spalony. Jeszcze tylko zostało nam 26 do zebrania. A, to jest to, co było za tym powrotem do domu.
No i dobra, no i tutaj by się przydało parę mieć. Statuetka zrobiona. Jeszcze 10 brakuje, okej. Jeszcze 8. Dobra, ta skrzynka. Jeszcze 7. A tu jeszcze są. Jak stąd doskoczyć i gdzie? To pewnie tutaj będą te ostatnie punkty. No i tu jest jeszcze smok do uratowania. Nie, no mamy 400, to tamto co to jest? Czy my już tamto wcześniej kiedyś zrobiliśmy? No nie wydaje mi się. Chyba musieliśmy wcześniej to porozbijać. A brakuje nam jeszcze jednego smoka ogólnie. A tego tutaj co jest, dobra. Dobra, to ostatni smoczek. Asher. O, dzięki, że mnie uwolniłeś, Spyro. Co to ja chciałem? A znaleziono wszystkie smoczki. Kurde, ale ja bym chciał jeszcze tam się dostać. I tak szczerze powiedziawszy, jak tam można wejść? To jest jakoś tak... Wygląda tak, jakbyśmy musieli się z pierwszej platformy ogólnie, na której się urodziliśmy. No bo stąd nie mogę tego zbić. Tam nie ma żadnych, a najbliżej są te platformy tutaj, co się latało. A wiecie co, zrobię teraz szybkie cięcie, ewentualnie wrócimy tam na początek i zobaczymy, czy jest jakiś sposób, żeby po prostu stamtąd doskoczyć tu. Nie no, i stąd powinniśmy tam skoczyć. No dobra, jesteśmy z powrotem. Zaraz zobaczymy, czy można tam skoczyć, czy nie. Oczywiście, że można. Okej. Tu jakieś statuetki. W sumie to życie. No dobra. Czyli mniej więcej zrobiliśmy mapkę na 100%, niczego nie pominęliśmy. Mapka nie była jakoś strasznie trudna do eksploracji. No to wracamy już do domu. Let's go. 200. No, już sporo mamy tych szafirów. Kolejny poziom ukończony na 100%. No i dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Standardowo, jeżeli nie masz suba, zostaw suba. Jeżeli masz znajomych, poleć kanał znajomym. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę. No i ewentualnie napisz jakiś komentarz, jak ci dzień mija ogólnie, jak ten weekend ci poleciał. Ja się z wami żegnam. Nara!